Szymon Michniewicz rozpoczął drugą część spotkania. Obydwie drużyny wyszły na boisko bez zmian personalnych. Jeszcze musi potrenować trochę. Jeszcze musi potrenować trochę. Ale wybiła Kuciak. Kuciak też tak wybiła. Odchylała się po stopie. Kubany! Nie! Zakotłowało się.
Koło. Buczek chyba jest największy krzyżak w czwartym. Co nie dogra, to dokrzyczy. O, to jakiś zapad. No, Albin wchodzi. Czy mi się wydaje? Ale będzie pierwszy to wejść, zobaczysz. Pierwszy, później Pawelec i Wdowę, wiesz? Ale myślałem, że weszły do bramki, wiesz? Gdzie tam bramka za nim leci? Myślałem, że do bramki weszły, wiesz? Może zagrałem tak jak w klasztorze. 89 na 1-1. Z kim oni grali ostatnio? Uwaga. Z Andres Poli. I? Ty grało? Wygrali dwa. Pociek chyba sobie, nie? Chyba się patrzę, co numer 11 chyba. No. W 53 minucie zespół gości Omega Kleszczów podwyższa prowadzenie strzelcem drugiej bramki dla Omegi, grający z numerem 11, Mikołaj Bociek. To jeszcze nie jest koniec meczu, no. No wiadomo, ale... Jakby szybko strzelił bramkę, to jeszcze, wiesz, da się ugrać coś, remis, no. Ktoś też by się jeszcze może przestraszyli, tylko na razie to my tutaj nic nie gramy, żeby strzelić bramkę po momentu. Ale... To była piła taka, żeby, tak, wiesz... Tak, jakby teraz była bramka, to faktycznie można by było postraszyć, nie? No nawet się chyba nie spodziewał tego, że było w stanie. No może nie spodziewał, że było przejdzie, ale z drugiej strony po coś tam stało, co nie? Zajechał.
też mają takich trochę otyłek, nie? Tu jest 9, tu widziałem też, czekaj, tam było też parę chyba, o ten co idzie z piłką, nawet ten bocik też taki nie jest za Cyngina. Michalak to też już będzie miał 35-36 lat. On ma 87 jest, wiesz? No, to 34. On jest, wiekowo jest Stosik chyba, wiesz? Razem grali chyba, zaczynali. No. Mi się dało, że był fał, wiesz? Pretensje do obrońcy. No dostał piłkę za plecy jeszcze w koziu. Ten już jest drzewo, proszę. Jakby było jeszcze 5 metrów, to by go wyprzedził, wiesz? Z 19 wygrał, nikt tu nieraz samochodem jeździmy z Wrocławia, bo on ma w Wrocławiu sobie. Czyli kto? Roczek na ten. Na jakiej pozycji gra? Prawy skrzydłowy, prawy obrońca. A taki mały, tak? O, no z 19. Ale Robert Dreger nie gra w oczku już, nie? Ale się cierpliwie rozgrywają tematy. No, ale istota. Denerwuje takie granie z tyłu, wiesz? No. Oni powinni napierać, wiesz? No tak. No. Grają jakby to było 0-0, wiesz? Takie budowanie akcji. Podaje się kurwa 30 lat. Nikt nie atakuje, ma proste podanie. A że to jest czytelne to, co on będzie grał, a dwa, że nie. Deszą był do pomocy, nie ma pewnie grać też. W 61 minucie spotkania żółta kartka w zespole gospodarzy.
Tym razem ukarany grający z numerem drugim Tomasz Majsak. Nie podejrzewam ich tutaj o jakąś tam zaplanowaną zemstę, no ale mimo wszystko. Wtedy wychodzili z masami tego i mów wjechał, nie? Dokładnie. Wtedy miał taką bólę jak... Może to zapomnienie. Coś się jeszcze tutaj wydarzy. Po naszej stronie. Sobotę, kurczę, wygrać z Łyską Wołą. W niedzielę wyskoczy. Ale nie wiem, czy oni grają w sobotę 11. W niedzielę chyba o 11. Tak mi się wydaje. Z Łyska gra, chyba u siebie gra chyba w niedzielę, nie wiem. Wiesz co, z UKS-em wiem, że grali w sobotę na pewno. No może i w sobotę grają, nie wiem. Ale wiem, że o 11 widziałem. Nawet dzisiaj poczułem na łącz... Właśnie też, że 11 widziałem, że 11 grali. Ja tak myślałem, że właśnie będzie z fakty. Znaczy w sobotę, ale... Zobaczymy. Nie wiem, wszystkie spotkania niby są napisane w sobotę, co nie? Może, może. No jest to 4.11. A to się lubi zmieniać, no. Tak. Dobrze, że wesel nie ma tu zbytnio, bo tak to jak wesela są, to wiesz. Już jest w ogóle cały świat. A jak tak przychodzi sierpień, to wiesz, albo wrzesień, to... Ile razy było tak mecz przygotowany na 11 albo 12? Kto wchodzi? Albin? Gdzie u nas? A nie, no. On tak stał przy linii, myślałem, że to będzie druga. Ty że zaraz będzie, no. Bo się grzeją tam po wele na pewno i wejdzie i wdow jaki Marciu, wiesz? Pewnie tak. Bocia, bocia! Tu jest jeszcze! Kto? Ale to też nie go. On go kopnął. Dobra, na prawą obronę. W 66 minucie pierwsza zmiana w zespole Włókniarza. Boisko opuścił grający z numerem drugim Tomasz Majsak, a w jego miejsce grający z numerem 11 Albin Maciejewski. Thank you.
druga będzie zmiana, bo widzę, że już coś wypisują karteczki. Myślę, że zejdzie aż tak wejdzie w dodek, no. Co? Może tak by jest, w sumie nie mówię, że nie, chociaż no w dodek. Albo Zawodziński zobaczy, no. Ale tak to myślę, że jakby Zawodziński miał zejść, to wszedłby za mnie. Mamy zaraz może nie dograć. Nie? Dajmy drugą, czy nie? Nie. Oszczędzi. Na pewno go zaraz weźmiesz? Tak. A i zaraz już Marcio wchodzi na pewno za niego, będziesz? No miejsce trenera się zmienił. Niebezpieczny. Jeszcze Paweł raz wejdzie? Tak. Już trzy zmiany będą. Trochę te z niego masz rozwiązane. Wiesz, tu wiem właśnie, nie wiem czemu tak to się robi, bo teoretycznie ten aparat ma 64 megapiksela. A dlaczego one są takie rozmazane? Ale... Czas! Proszę nie dać! Pięknie to powiedzmy. W 68 minucie spotkania trzecia bramka dla zespołu gości. Tym razem bramkę dla Omegi. Drugą już w tym spotkaniu zdobył grający z numerem 9 Krzysztof Kowalski. Uważaj, na prawej obronie poszedł zbytnio do przodu. Dany go asekurując się zawahał. No. Szedł sobie trochę. 17. Nie wiem, czy mi goni, bo też myślę, że na jakieś 17 stoi z połowy płaczków teraz. Ja się nazywa? Ma? Błąkowicz. Błąkowicz? Mhm. Tak. Co jest? Różny. Różny? Różnego pokazał, co nie. No, nie się dziwią. No nie wiem, nie słyszałem kontaktu. A... to się wcięto było. Trzy zmiany. Dobrze. Bo tak teraz pójdę do przodu, wiesz? Szarańcza będzie. Ale na rzut rożny, wiesz? Nie będę kotem około kryć. Tak wezy. Teraz chodzi poczu, schodzi owca. To Marcio przyznaje. Ta, Boczek. Tam Boczek zajdzie, wejdzie w dowia. I Błażej, nie wiem, no. Może Rosiak wejdziesz? Schaję. Aha, czyli Kowalski schodzi, numer 9. 17. 13, czyli się schodzi, wejdzie po wers, no. Dziewięć
Ale mu zagrał, że ja pierdolę. W 70 minucie spotkania seria zmian w obydwu zespołach. W zespole Omegi boisko opuścili grający z numerem 17 Tomasz Wąkowicz oraz grający z numerem 9 strzelec z dwóch bramek w tym spotkaniu Krzysztof Kowalski. W ich miejsce grający z numerem 18 Maciej Stańczyk, a także grający z numerem 6 Adrian Ociepa. Z kolei w drużynie gospodarzy trzy zmiany boisko opuścili grający z numerem 89 Mariusz Zawodziński, grający z numerem 13 Szymon Rosiak oraz grający z numerem 7 Piotr Boczkiewicz. W ich miejsce grający z numerem 17 Damian Wdowiak, grający z numerem 18 Michał Pawelec oraz grający z numerem 91 Krystian Marcioch. Osiemnastka, ten napastnik też jest młodzieżowy, że on teraz przyszedł no, no. Za KS-u SMS Łódź. Jakie idzie tutaj pierwszy obok Marciocha, wiesz? No, ten tutaj z ósemką, właśnie w tych niebieskich to ta ósemka, tutaj nie mogę brać. W 71 minucie spotkania pierwsza żółta kartka w drużynie gości. Żółtym kartonikiem ukarany grający z numerem 8 Bartosz Pieniążek. Kurczę, żeby Szymek tutaj tą trafił, ten też teraz miał tyle miejsca, to by powiedzieli na poprzednią. Wiesz, jakby ten Roszek strzelił, to by było zupełnie inaczej, wiesz? No tak. No, teraz tu już 3-0 jest, to już praktycznie już nie mają tak ambitnego wyniku. Oszczędzają się na jakby było 2-0, to jeszcze w końcu jest szans dojść, a 3-0 to już jest, wiesz... No i minie w 20 minut. Napastników,
Ale to też powinien być. No tak, no. W 77 minucie spotkania żółta kartka w zespole gości. Tym razem ukarany grający z numerem 18 Maciej Stańczyk. Podanie bardziej, bo nie? No tak. Że tak nie wiem, czy to było celne, czy to na supek szło. Interwencja była, to znajmniej za celne. W 80 minucie spotkania kolejne zmiany w tym meczu. Tym razem
zespole gości o medze Kleszczów boisko opuściło dwóch zawodników, grający z numerem 7 Robert Tomesz oraz grający z numerem 8 Bartosz Pieniążek. W ich miejsce odpowiednio grający z numerem 20 Eryk Smuga, a także grający z numerem 21 Marcel Nowak. Z kolei w drużynie Włókniarza boisko opuścił grający z numerem 15. Bocie strzelił. Ale to takie konkretne było. Boisko w drużynie Włókniarza opuścił grający z numerem 15 Paweł Majchrowski, a zastąpił go grający z numerem 10 Bartosz Jachymski. W międzyczasie Omega podwyższyła prowadzenie, czwartą bramkę dla drużyny gości strzelił grający z numerem 11 Mikołaj Bociek. Na tyle czasu mają one wszystko w jednym momencie. Powiem ci, że wpadło tak samo w okno. Też piłka szła tak, wiesz? I wpadła w okno, wiesz? No Dzieńkonia mają dzisiaj. I Bociek, i Kowalski podbiegał. Pierwszy rzut, bo ona nie wychodziła, tylko wchodziła, wiesz? Pierwotnie tak wyglądała, jakby nie szła w bramę, no tak zakręciła, wiesz? I wchuknął, pojęcie sytuacji sprzed pola karnego, wiesz? Tak, nie, czy to z fałsza było tak, wiesz, poleciało, wiesz? Może tak jakimś tutaj małym palcem zawinął. Dobra, teraz widzę, rączek schodzi. Seba jeszcze wchodzi. Tu akurat byłby bez szans, nie tak powiem. Nie ma szans w ogóle. Chciał bronić, ale to dalej za daleko był, wiesz? Kolejne zmiany w tym meczu. W 83 minucie w drużynie gości boisko opuścił grający z numerem 19 Mateusz Roczek, a zastąpił go grający z numerem 14 Kacper Lipertowicz. Z kolei w drużynie Włókniarza boisko opuścił grający z numerem 8 Mateusz Jaszczak, a w jego miejsce grający z numerem 22 Sebastian Krajda. Chciałem sobie przypomnieć, jaki był numer, bo zawsze z szóstką grała na tych nowych koszulkach i co innego. No, ale ja bym upiła, nie? Się zgubił, Boże. Słaby to ma wybicia. No, strasznie. A już ich kończy, Boże.
bramkarza będzie zmieniał. W 87 minucie spotkania ostatnia zmiana w drużynie Omegi Kleszczów. Boisko opuścił grający z numerem 1 Paweł Wiśniewski, a w jego miejsce grający z numerem 12 Jakub Pożyżyński. Śmiałby teraz właśnie zaczęli tak ładować z dystansu. 4 bramki na nierozgrzanego bramkarza. No i jeszcze się rozstrzałem. Co wdowił gra na prawego? Wdowił gra prawego? Co ja nie wiem, na ile on to jest na prawo, na ile on tak jakoś próbują dać trójkę na końcu. W okresie przygotowawczym Lubia świetnie oczy. To? No. Okres przygotowawczy to wiesz. No, no, no. Nie da się. Niech już nie doliczą, bo już mnie nie chce do meczu. No, nie ma po co. No. Rozumiem, jakby było 1-0, nie? To ta. Tu można dojść, ale 4-0. I... Może 5. Ile? Minutę. Dobrze. Arbiter przedłużył drugą część spotkania co najmniej o 1 minutę. Uważaj, jest słodko, sam! Brawo! Ale oni dają indywidualne.